skoro poznałeś już zasady gry, punktację, a także znasz sposoby nauki gry, to prędzej czy później przyjdzie moment na pierwszy mecz. I dobrze byłoby go wygrać. W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci trzy sprawdzone wskazówki, dzięki którym zwiększysz swoje szanse. Zapraszam do oglądania. Jest takie tenisowe powiedzenie. Pokaż mi swój drugi serwis, a powiem Ci, jakim zawodnikiem jesteś. I sporo w nim prawda. Serwis jest najważniejszym zagraniem w tenisie, bo mniej więcej połowa punktów rozpoczyna się od niego. I możesz mieć świetny pierwszy serwis, ale jeżeli trafiasz go raz na 5 prób, to w niczym on Ci nie pomoże. Jeszcze ważniejszy od serwisu pierwszego jest serwis drugi, który na poziomie amatorskim zazwyczaj mocno kuleje. Polega on zazwyczaj na zwolnieniu ręki i przepchnięciu na drugą stronę piłki pozbawionej mocy i rotacji. Przy grze z lepszym przeciwnikiem oznacza zazwyczaj stratę punktów, a już na pewno daje mu przewagę w rozgrywanej wymianie. Zatem jeżeli chcesz wygrywać więcej meczów, to jako drugie podanie naucz się serwować kikiem. Jest on znacznie bezpieczniejszy, ponieważ leci wysoko nad siatką i ma rotację awansującą, co z jednej strony powoduje, że piłka wkręca się w pole serwisowe, a z drugiej po odbiciu skacze do góry i spycha przeciwnika z kortu. Kolejnym ważnym aspektem jest taktyka. Choć o taktyce nagrałem cały oddzielny kurs, który znajdziesz w opisie tego filmiku, to chciałbym dzisiaj przypomnieć najważniejszą z nich. N+1, bo tak ją nazywam, polega na niepopełnianiu błędów i przebiciu w każdej wymianie o jedną piłkę więcej niż twój przeciwnik. Opiera się na regularności i solidnym, cierpliwym graniu. Powstrzymaj się od tak zwanej klasycznej podpałki, która zazwyczaj kończy się błędem niewymuszonym. Jeżeli chcesz wygrywać więcej meczów, to pamiętaj o tym i okiełznaj swojego wewnętrznego killera. Trzecią, ostatnią wskazówką jest wykorzystywanie geometrii kortu. Grając po krosie mamy dłuższy kort i tym samym minimalizujesz ryzyko zagrania wała. Dodatkowo siatka na środku jest najniższa, więc zwiększasz swoje szanse na zagranie na dwie. Jest to zatem znacznie bezpieczniejszy kierunek niż gra po linii. To wcale nie oznacza, że powinieneś grać wyłącznie po przekątku. Zmianę kierunku zachowa jednak na odpowiedni moment. Na przykład na sytuację, gdy przeciwnik zagra Ci krótszą piłkę w okolice pola serwisowego. Wtedy zaatakuj po linii i pójdź do siatki, wywierając dodatkową presję na przeciwniku. W większości przypadków to wystarczy, żeby zdobyć punkt, ale jeżeli przeciwnikowi uda się nie popełnić błędu, to wykończ akcję wolejem lub z meczem. Aby zwiększyć ilość krótkich piłek zagranych przez przeciwnika, ćwicz na treningach głębokość zagrań. Brzmi prosto, ale musisz pamiętać o jednym. Jeżeli nie masz prawidłowej techniki wyuczonej na treningach, to nie licz, że pojawi się ona na meczu, gdzie pojawi się dodatkowy stres. Ciężko jest pozbyć się starych nawyków, dlatego tak ważne jest, aby na treningach powielać prawidłowe wzrosty uderzeń. A jeżeli mieszkasz w Warszawie, to mogą pomóc Ci w tym skuteczni w nauczaniu i zaangażowani trenerzy z naszej Akademii. Wbijaj na treningitenisa.pl i dowiedz się więcej. To był ostatni odcinek tej serii, ale spokojnie, kolejny sezon już w przygotowaniu. Jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, koniecznie kliknij przycisk subskrybuj. Dzięki za dziś i do usłyszenia już wkrótce. Siemanko!